Dzień dobry. Rząd PiS zlikwidował możliwość stawiania wiatraków na lądzie. Tym samym odebrał sobie możliwość przygotowania technologii, logistyki, nauki podstawowego know-how czy rozwoju kadr. Zamiast tego od razu skacze na głęboką wodę i to dosłownie. Nasze pierwsze farmy powstaną w wyłącznej strefie ekonomicznej, czyli daleko od lądu i na dużej głębokości. Takie inwestycje zwiększają koszty i stopień trudności. Jak te czynniki przełożą się na koszty, które odbiją się następnie na cenie produkcji takiej energii? Z drugiej strony te plany rządu, bardzo ładne zresztą, bardzo takie przyszłościowe, przyczynią się do tego, że powstanie nawet 70 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy. Potrzebnie będzie jednak do tego dostosowanie oferty szkolnictwa i wyższego, i zawodowego do tego rosnącego popytu na tych pracowników. Część zawodów i kompetencji niezbędnych, takich jak przygotowanie inwestycji, czy instalacji, czy obsługi turbin, czy realizacji prac związanych z fundamentami, czy instalacjami energetycznymi, czy elektrycznymi, czy wreszcie utrzymanie tych farm wiatrowych, nie jest realizowana ani na podstawie tego, co mamy zaoferowane w szkołach zawodowych, ani przez uczelnie wyższe. Bez rozwiązań systemowych może się okazać, że zbudowanie przewag konkurencyjnych bez odpowiednich kadr jest po prostu niemożliwe, a beneficjentami będą w dużym stopniu niestety firmy zagraniczne. Następnie, co z przygotowaniem zaplecza w postaci portów instalacyjnych czy serwisowych? Bo oprócz inwestycji w infrastrukturę hydrotechniczną i wewnątrzportową, wymagają też zapewnienie infrastruktury dostępowej. No i teraz ważną kwestią jest to, żeby te farmy wiatrowe zakwalifikować jako obiekty infrastruktury krytycznej, które będą przecież zapewniały bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju. Czy mamy przygotowane kadry, które będą ochraniały to fizycznie i w cyberprzestrzeni? No to są kwestie, na które trzeba odpowiedzieć. Dziękuję, pan poseł.